Posłowie PiS interweniują w sprawie napływu migrantów do Polski. Dziś o skalę procederu pytali komendanta głównego Straży Granicznej. Złożyliśmy pismo z konkretnymi pytaniami dotyczącymi liczby nielegalnych migrantów odesłanych z Niemiec, liczby nielegalnych migrantów, którzy przeszli przez granicę wschodnią naszego kraju, podstawy prawnej odsyłania przez Niemców migrantów, liczby migrantów w ośrodkach. Również złożyliśmy pytanie na temat aktywności organizacji pozarządowych, a więc w ilu przypadkach nielegalni migranci byli wspierani przez organizacje pozarządowe. Będziemy także pytać o źródła finansowania organizacji pozarządowych. Następuje całkowity chaos informacyjny ze strony rządu koalicji 13 grudnia, a to, co miało miejsce, to, co oglądaliśmy, szanowni państwo, jeszcze niedawno we Francji, w Niemczech, powoli się zaczyna dziać w Polsce. Sytuacja na Gocławiu, sytuacja w Piotrkowie, no coraz więcej w Białowieży, coraz więcej jest takich sytuacji niepokojących.